Telewizja w Polsce.pl, Edyta Hołdyńska, kolejny punkt naszego programu i zgodnie z zapowiedzią zapraszam Państwa na komentarz publicystki, redaktor naczelnej portalu w Polityce.pl Marzeny Nykiel, ale także autorki książki Pułapka Gender, bo o tym właśnie będziemy rozmawiały. Dzień dobry. Dzień dobry. Pułapka Gender to jest książka, która pokazuje wojnę cywilizacyjną, jak mówi sama okładka, możemy ją Państwu pokazać bliżej zresztą. Za chwilę pokażę. O, właśnie, mamy tę okładkę książki i to jest książka, w której autorka, redaktor naczelna, nasz gość, opowiada o tym, o tych zagrożeniach, które niesie edukacja, którą chyłkiem chce wprowadzić teraz Rafał Trzaskowski do warszawskich szkół. Czy tak to można zaprezentować na początek? Myślę, że można, bo wszystko, co, o czym mówi dzisiaj Rafał Trzaskowski, ta jego deklaracja, podpisana przez niego deklaracja stołeczna, oparta jest właściwie na standardach edukacji seksualnej WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia. To, co ta organizacja w tych standardach zawiera, oczywiście no, opisałam bardzo szczegółowo w książce, ale również to, do czego to zmierza. Bo mamy tam założenie, że dzieci, że każdy człowiek ma prawo, to jest też taki dekalog, jest takich 10 praw wydanych przez WHO i wśród tych praw jest to, że każdy człowiek ma prawo do edukacji seksualnej od urodzenia do śmierci, a to oznacza, że już dzieci w żłobkach, odkąd się w nich znajdą, już powinny się uczyć tego, czym jest seksualność. Jest radość i przyjemność z masturbacji. Tak, masturbacja to jest zagadnienie, z którym dzieci mają już w żłobku się zapoznawać. Do czwartego roku życia. Cały czas jest nacisk na czerpanie przyjemności z dotykania własnego ciała. Później już właściwie w wieku 4 lat jest też zapoznawanie dzieci z tajemnicami własnego ciała, ale we wzajemności, w zabawie w lekarza i tak dalej. Czyli cała sprawa nie polega na edukacji seksualnej, która byłaby elementem rozwoju człowieka. Tak jak to jest na przykład w wychowaniu do życia w rodzinie. To jest edukacja, to jest kształcenie człowieka takie równomierne, że człowiek ma się rozwijać, są różne etapy tego rozwoju. W wieku wczesnym jest to nacisk na rozwój osobowościowy, intelektualny, a tutaj w takim podejściu mamy przekierowanie całej tej uwagi tylko i wyłącznie na seksualność, co sprawia, że no, człowiek staje się no taki kompletnie odarty z możliwości rozwoju w pełni, tylko skupiane, cała uwaga skupia się na jego seksualności, a jak wiemy, no to może prowadzić tylko i wyłącznie do dewiacji, do uzależnień. I stąd obserwujemy to też w wielu innych krajach. Ja podaję tutaj statystyki, co się dzieje w Wielkiej Brytanii i innych krajach, kiedy ta edukacja seksualna weszła. No tam dzieci 12-letnie to są już dziewczynki, które dokonują aborcji, zabijają własne dzieci, bo w tym procesie nauczania, mimo tego, że uczy się jej antykoncepcji, to tak naprawdę nie da się tego uniknąć. Wielka Brytania, która najwięcej pieniędzy wydaje na antykoncepcję, na uświadamianie, tak, tam środki antykoncepcyjne są bezpłatne i masę pieniędzy wkłada się w edukację seksualną w szkole. Tam jest jednak najwięcej aborcji wśród nieletnich. Miłość w stosunku do osób tej samej płci to też jest jedna z takich standardów Światowej Organizacji Zdrowia i to jest właśnie taki element nauczania tego, czy tej swojej seksualności, wiedzy o swoim ciele. Jak to komentować? Dlaczego to jest standard Światowej Organizacji Zdrowia? To też jest bardzo ciekawe, bo dlaczego ona się tym zajmuje? Miłością do osób tej samej płci. Przypomnijmy, że właśnie Światowa Organizacja Zdrowia sprawiła, że homoseksualizm, który kiedyś był uznany za chorobę, którą można było leczyć, ona sprawiła, że wycofano ją z listy chorób, tak? Więc wszystko to postępuje. Znaczy, myślę, że nie możemy na ten problem spojrzeć w oderwaniu od pewnej historii i takiego uzasadnienia ideologicznego. O tym też piszę tutaj, skąd się to wzięło.
I źródła są właściwie po przegraniu rewolucji bolszewickiej, bo wtedy ci wszyscy inżynierowie rewolucji bolszewickiej spotkali się w Moskwie i radzili, dlaczego to nie wyszło. Cała ta rewolucja przecież była taka wspaniała, ale nie wyszła. I stwierdzili, że jednak Kościół jest taką mocną, Kościół i rodzina to są najwięksi wrogowie, bo jednak tam jest przekazywanie tożsamości, przynależności narodowej, przynależności do określonej grupy społecznej. Dlatego to, co trzeba zrobić, to zdemoralizować człowieka, żeby oderwać go od Kościoła. I wtedy marksiści też wiedzieli doskonale, że nie sposób walczyć z Panem Bogiem, walczyć z Kościołem argumentując. Trzeba obrzydzić Kościół człowiekowi i wskazać mu, zdemoralizować go po prostu. Sprawy seksualne postawić na prawie, jako pierwsze. Padło tam wtedy takie słynne zdanie na tym spotkaniu. Musimy zniszczyć Zachód, zdemoralizować tak mocno, żeby śmierdział. I wtedy już pójdą w każdą stronę. To też jest tak, czy możemy powiedzieć, że to na przestrzeni wieków aż do dzisiaj wybuchło ze zdwojoną siłą? No mamy tego dzisiaj bardzo dużo. Co prawda, no Polska jest akurat bardziej konserwatywnym krajem pod tym względem, patrząc na Europę Zachodnią, prawda? No ale mamy dzisiaj prezydenta stolicy, który tak naprawdę mówi, spełniał swoją obietnicę wyborczą, zaufaliście mi, więc ja teraz wprowadzam kartę LGBT+. Chcę, żeby dzieci uczyły się tych właśnie standardów, które wytycza Światowa Organizacja Zdrowia, więc warszawiacy za tym poszli. Czy rzeczywiście to dzisiaj eksploduje? W Polsce tak, wcześniej na Zachodzie. Pamiętajmy, że w całej tej ideologii były takie koncepcje późniejszych myślicieli, jak Gramsci, długi marsz przez instytucje. To znaczy przede wszystkim wprowadzić demoralizację w szkole, wyprowadzić religię ze szkół. I to było 100 lat temu już właściwie wymyślone. Wyprowadzić religię ze szkół, podważać autorytet rodziców, tak, podważać autorytet rodziców, podważać autorytet wychowawców i księży, co więcej, wykształcić takiego człowieka, który później, to jest ten długi marsz przez instytucje, stanie się kimś, kto podejmuje decyzje na szczeblu wyższym, będzie politykiem, będzie pracownikiem edukacji, będzie wykładowcą i ci ludzie już jakby poddani całej tej ideologii, tym się zajmowała cała szkoła francuska, frankfurcka, no to dużo elementów w czasie zaistniało, które sprawiły, że wybuchła cała ta rewolucja w latach 60., w 68. powiedzmy, tak? I cały Zachód już wtedy został nią zarażony, a my jakby no, trzymaliśmy się za żelazną kurtyną wtedy jeszcze, tak. I nas to tak nie dotknęło. Natomiast rzeczywiście Polska jest ostatnim krajem, który się temu opierał. I widać było wtedy, kiedy pisałam tę książkę, to były rządy Platformy, która chętnie przyjmowała wszystkie takie nakazy z zewnątrz, bo myśmy byli takim ostatnim krajem, który nie poddał się całej tej rewolucji. I Platforma Obywatelska otwierała się na środowiska LGBT, właśnie chciała nadawać im przywileje, podpisała konwencję tą niby antyprzemocową, ale tak naprawdę to ona wprowadza takie standardy dla ludzi mniejszości seksualnych, które wręcz dyskryminują większość heteroseksualną. I ponieważ to się w tej chwili zatrzymało, jakby widać, że Prawo i Sprawiedliwość starało się położyć temu kres. No ale te bastiony, ale, jak Warszawa. Ale właśnie, jest samorząd, ma zwierzchność nad szkołami. No więc Rafał Trzaskowski, który jest takim entuzjastą LGBT, ma zastępcę homoseksualnego aktywistę. Pawła Rabieja. I robią wszystko, żeby przypodobać się tym środowiskom. A pamiętajmy, że ogólnoświatowe organizacje mają dostęp do samorządów, do poszczególnych krajów poprzez organizacje pozarządowe, które też muszą realizować NGO-sy swoje zadania. Tak zwane, tak. No właśnie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o te powiązania, sieć powiązań, ale też czy to jest do zatrzymania na tym poziomie rządowym, czy byłoby oczekiwanie być może no, większości rządzącej, żeby Ministerstwo Edukacji Narodowej zrobiło coś w tej sprawie, powiedziało stop? Ministerstwo Edukacji, widzimy, że jest już taki odzew. Pani minister Zalewska mówi, że nie będzie możliwości wprowadzania jakiejś bocznej ideologii do szkół, bo pamiętajmy, według konstytucji to rodzic ma prawo decydować o tym, jak wychowuje własne dziecko i jak do jakiej szkoły je kieruje, prawda? Szkoła nie może wbrew rodzicowi wychowywać dzieci, bo tutaj o wychowaniu trudno mówić, to jest po prostu demoralizacja. Czy rodzice dzisiaj w Warszawie mogą być spokojni, że będą mogli powiedzieć nie?
Mam nadzieję, że ministerstwo podejmie konkretne kroki, żeby to zablokować, bo z kolei deklaracja Rafała Trzaskowskiego mówi o tym, że wręcz ustanawia instytucję latarnika, czyli kogoś, kto ma weryfikować, czy w szkole realizowany jest ten program. Tak. A jedna ważna rzecz, pamiętajmy, o tym też tutaj pisze, programy dla nauczycieli już powstały kilka lat temu i w tych programach nie chodzi o to, żeby był odrębny przedmiot edukacja seksualna. Tutaj jasno jest napisany apel do wszystkich nauczycieli. Związek Nauczycielstwa Polskiego zaakceptował ten program, ma nad nim patronat i powiedziane jest tak, wprowadzaj do nauczyciela, wprowadzaj edukację seksualną i myśl o środowiskach LGBT we wszystkich, na wszystkich przedmiotach. Ucząc języka angielskiego, ucząc przedmiotu takim jak, nie wiem, sztuka, język polski, wprowadzaj postacie, pokazuj, że ci ludzie byli obecni na wszystkich już kiedyś, osiągnęli ogromne sukcesy i byli homoseksualistami. Także to ma być cała edukacja tym nasączona, a nie tylko jakiś jeden przedmiot, więc tu musimy być bardzo czujni, bo są ku temu określone wytyczne. Ale to, co się dzieje w Warszawie, to nie tylko edukacja i nie tylko szkoły są tym zagrożone. Nasze dzieci są zagrożone, ale przyjęcie karty LGBT plus w Warszawie będzie się też wiązało z innymi rozwiązaniami, z wprowadzeniem pewnych rozwiązań, które, tu cytat, mają pomóc osobom homo, bi i transseksualnym. Program zakłada budowę tego hotelu interwencyjnego dla osób wykluczonych przez najbliższych w związku z orientacją seksualną, stworzenie centrum społeczno-kulturalnego dla LGBT plus. Czy coś takiego jest potrzebne w Warszawie w ogóle? No, wygląda to na dużą fikcję, ale wyobraźmy sobie sytuację, że nie wiem, 16-letnie dziecko wyedukowane w szkole albo chociażby nawet gdzieś, które otarło się o tematykę, jest w okresie buntu, nagle twierdzi, że ono jest, ma inną orientację seksualną i konserwatywni rodzice tego nie akceptują. Wystarczy, że zwróci się do jakiejkolwiek organizacji pozarządowej. Właśnie, one już istnieją, te organizacje. Tak. I te organizacje będą robiły wszystko, żeby dowieść zasadności swojego istnienia. One muszą się wykazać, że są potrzebne. Ten hostel też musi wykazać swoją zasadność, bo jeżeli nikt nie będzie nim zainteresowany. I naprawdę wyobrażam sobie tutaj jako jakiś wielki przewrót i takie może dojść do niebezpieczeństwa dla tych dzieciaków, czy tam dla osób, które będą miały być podpięte pod to. Właśnie sprawował jakąś pieczę nad bezpieczeństwem małoletnich, którzy będą tam trafiali do tego hostelu, co tam będzie się działo. A no właśnie, poza tym pamiętajmy, że te środowiska też wyłapują osoby, które są, nie wiem, niestabilne emocjonalnie, są z niepełnych rodzin, gdzieś tam potrzebują jakiejś bliskości i zrozumienia. Stworzenie takiej możliwości i uprzywilejowanie jakby tej warstwy, usankcjonowanie tego, że trzeba takie osoby otaczać, bo na tym to polega, żeby stworzyć, tam jest w tej deklaracji Trzaskowskiego mowa o tym, że trzeba wyłapywać sytuacje niebezpieczne, potencjalnie niebezpieczne dla osób LGBT. Aha. No więc no naprawdę można tutaj wprowadzić ogromny zamęt. To skoro przywołany już Rafał Trzaskowski po raz kolejny, no to oddajmy mu głos, drodzy państwo, prezydent Warszawy, który mówi 18 lutego dokładnie o karcie LGBT+, ale także odpowiada na pytanie naszego reportera Marcina Fijołka, czy nie jest tak, że prezydent stolicy zajmuje się zbyt dużo sprawami ideologicznymi? Zarzuty już radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią o tym, że tego rodzaju decyzja jak dzisiejsza jest świadectwem o tym, że jest to ideologiczny skręt pana prezydentury, a realnie potrzebujący, jak na przykład ci, którym podwyższono opłaty za użytkowanie wieczyste, nie mogą liczyć na taką pomoc. Chciałbym, by się pan odniósł do tego zarzutu o ideologiczność pana prezydentury. Dziękuję uprzejmie. Panie redaktorze, jeżeli pomoc tym wszystkim, którzy są zagrożeni, jeżeli walka z dyskryminacją jest dla kogokolwiek ideologią, to gratuluję. To ja bym radził, żeby sobie te osoby poczytały konstytucję i akty prawne, które obowiązują w Polsce. Obowiązkiem władz miasta jest stać przy tych wszystkich, którzy są dyskryminowani. Obowiązkiem władz miasta jest bronić tych wszystkich, którzy podlegają tego typu atakom. Obowiązkiem władz miasta jest edukacja. Jeżeli dzisiaj, ja rozumiem, że opadł kurz po tym, co się stało kilka tygodni temu, ale jeżeli ktoś nie rozumie, że mamy coraz więcej hejtu w polskiej rzeczywistości, coraz więcej nienawiści, że mamy coraz więcej braku tolerancji,
w różnych dziedzinach życia. Jeżeli ktoś nie rozumie, że skończył się czas mówienia tylko i wyłącznie o tym, tylko że trzeba przedsięwziąć konkretne działania, to rozumiem, że kompletnie nie rozumie tego, co się w Polsce dzieje i nie wyciągnął żadnych wniosków z tego, co się działo w ostatnich tygodniach i miesiącach. I jeżeli chodzi o samobójstwa osób, które były zaszczuwane w szkole z różnych powodów i jeżeli chodzi o tę tragedię, która wydarzyła się w Gdańsku. My po prostu musimy na ten temat rozmawiać, my po prostu musimy rozmawiać z dziećmi i je na ten temat edukować. I uważam, że to jest sprawa absolutnie oczywista. Nie rozumiem, jak można to próbować łączyć z kwestiami przekształcenia własności, bo to kompletnie nic z tym nie ma wspólnego. To Rafał Trzaskowski, no właśnie, używa nawet takich argumentów, że należy walczyć z mową nienawiści, bo to grozi nawet takimi tragediami jak ta w Gdańsku, zabójstwo Pawła Adamowicza, prezydenta. Z mową nienawiści walczyć trzeba zawsze. Pytanie, jak ona jest pojęta. Jeżeli jest pojęta tak ideologicznie, jeżeli widzimy tutaj, że ktoś wprowadza walkę o bezpieczeństwo, sprowadza ją do ideologii, no to znaczy, że nie rozumie w ogóle tego, o czym mówi. Należy wychowywać dzieci do szacunku wobec drugiego człowieka, bez względu na wszystko, ale kierowanie tego bardzo celowo tylko i wyłącznie na grupę LGBT jest chore. Z taką samą jakby atakiem czy hejtem spotykają się też, nie wiem, dzieci niepełnosprawne, katolicy i tak dalej. No, moglibyśmy tutaj mnożyć. Wychowujmy do szacunku wobec drugiego człowieka i to jest najważniejsze. To samo w kwestiach wychowania seksualnego. Wychowujmy do miłości, po prostu. Mm-hmm. Do szacunku, do miłości. I na tym polega wychowanie do życia w rodzinie, że seksualność jest elementem całej naszej tożsamości jako człowieka, jako osoby, a nie jest kompletnie wyrwane i nie jest wychowana, cała uwaga skierowana. Bo to, na co należałoby zwrócić uwagę w takim szerszym obrazku, to to, że rozseksualizowanie człowieka to jest droga do tego, żeby sprawić, doprowadzić do jego takiego emocjonalnego, psychicznego skarlenia. Bo człowiek, który jest wbity tylko i wyłącznie w jakąś taką bańkę seksualną, to po pierwsze staje się w jakimś sensie dewiantem, po drugie uzależniony od tego jednego elementu składowego. Poza tym naprawdę ktoś taki, to jest wielka też walka, przecież są całe terapie osób uzależnionych od seksu, prawda? To jest jak alkoholizm, jak wszystkie inne uzależnienia, więc jest to choroba. Tacy ludzie będą mieli trudność z tym, żeby w sposób wolny rozwijać swoje pasje, żeby w sposób wolny wychowywać własne dzieci, tworzyć szczęśliwą rodzinę, myśleć o czymś więcej niż tylko jakieś najniższe potrzeby i w ten sposób już nie trzeba walczyć z patriotyzmem, z wyższymi jakimiś przejawami przynależności, tożsamości człowieka do narodu, prawda? Dlatego, że najniższe, cała uwaga skupia się na potrzebach najniższych. I to o to w tym wszystkim chodzi, żeby zamiast pozwolić człowiekowi w szkole i wtedy, kiedy jest cała uwaga powinna być skupiona na jego wszechstronny rozwój, zwłaszcza intelektualny, osobowościowy, psychologiczny, no to właśnie, żeby wszystko zepchnąć o kilka pięter w dół i sprawić, żebyśmy byli takimi karłami, a nie no, pięknie rozwiniętymi, właśnie orłami, bo taki jest podtytuł książki. Podtytuł książki redaktor naczelnej portalu w polityce.pl Marzeny Nykiel. Tu jest ta książka, mogą Państwo zobaczyć. O, właśnie, to jest ta książka. Bardzo serdecznie dziękuję rozmowę. Bardzo. Marzena Nykiel była naszym pierwszym gościem tego poranka. Za chwilę kolejna rozmowa, kolejny gość. Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwości. Zapraszam.